Poszli na ryby. Z wody wyłowili zwłoki mężczyzny. Wędkarze z Lublina dokonali makabrycznego odkrycia. Na wodzie w Zalewie Zębożyckim unosiły się zwłoki mężczyzny. Wyciągnęli ciało na brzeg i niezwłocznie powiadomili służby. Śledczy mają już pierwsze ustalenia w sprawie, ofiarę udało się zidentyfikować. Wędkarze wyłowili zwłoki z Zalewu Zębożyckiego. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 24 marca, po południu. Około godziny 13 lubelscy policjanci otrzymali zgłoszenie od wędkarzy, którzy zauważyli zwłoki mężczyzny na Zalewie Zębożyckim. Gdy przyjechali na miejsce, ciało znajdowało się już na brzegu. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny. Na miejscu pracował także biegły z zakresu medycyny. Łódź. Odnaleziono ciało mężczyzny. Według wstępnych ustaleń, do zgonu mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Informacje te potwierdzą wyniki sekcji zwłok, o której przeprowadzeniu zadecydował już prokurator. Policjanci przekazali, że udało się zidentyfikować mężczyznę, to 55-latek z gminy Bychawa. Dodali, że jego zaginięcie zostało zgłoszone w czwartek. To kolejne ciało wyłowione w ostatnich dniach. To kolejny tego typu przypadek w ostatnich dniach. W niedzielę 17 marca funkcjonariusze poinformowali o odnalezieniu zwłok mężczyzny w Wiśle na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Z kolei, sobotę, 23 marca, podczas przeszukiwań w okolicy Mostu Północnego w Warszawie natrafiono na ciało około 30-latka. Odnalazł je ojciec zaginionego przed 10 miesiącami Krzysztofa Demińskiego. Jego żona poinformowała o całym zdarzeniu za sprawą mediów społecznościowych. Śledczy wyjaśniają okoliczności obu tych zdarzeń oraz pracują nad ustaleniem tożsamości ofiar.